No. Poczekaj chwilę, o. I teraz. No. 11,8 teraz pokazuje. No, zło. Odpaliło. Chwilę poczekam. Czy będzie ubywało, czy nie? Bo... Zamknij drzwi, bo tu się świecą lampki w drzwiach. Chwilę poczekam. To trzeba pewnie dość parę minut poczekać. Pokazuje 11,8, nie? 11,8. Na razie. Gdzie to jest? Dobra. Teraz sobie przekręcić. No właśnie. I tu mu jest 11,8 stan. Poczekać parę minut. Taką pogodę mamy. A lekko przygazuj. Jest, bo mi kapeć uciekł. Nie widać. To dopiero w ogóle to jest... O, widzisz, teraz się dopiero ssanie wyłącza. Ale nie tak na rozgazować, bo zimne auto, bo nie dobrze. Ty nie jest drogo. No, chciałeś, żebym przygazował. Ale nie, godę jak ci ze na full. Dobre. Zobaczymy, czy będzie to. No tu może mieć 11,8 V. No to tu może mieć, ale czy na akumulatorze? Mimo napięcie chodzi o ładowanie akumulatora, bo tu może instalację 11,8, czyli do 12 V może żarówki, czyli może być mniej tu w aucie, niekoniecznie musi być 12 V. No wiem, ale bywało, że pokazywało 13,5 nawet. Gdzie? No na transmiterze, no. Bo on pokazuje stan baterii, czyli stan właśnie akumulatora, no. Ma taki w środku jakiś czujnik taki, bo to się jakoś łączy z komputerem. Ale popatrz się. Świeci ci? Patrz. Widzisz? Nie mrugo nic. No na razie nie. No. Może się uspokoi. A co? Nie, zresztą mi wczoraj bezpieczniki powyjmował jak to. A może się zresetowały te bezpieczniki i może teraz będziesz łonić. Ciul to wie. I tak trzeba jak na diagnostę z nim jechać. No na razie serwis się nie świeci, nie? No nie, bo nie powinien. Na początku jak włączę zapłon, zanim odpolisz to serwis się wiesie, to potem ginie, nie? Mhm. No. Ja ustawił ci z tego 28.11. No. Dobrze, moc godzinę ustawiłem, bo ja ustawił 11.34. Nie wiem, bo w telefonie teraz nie mogę sprawdzić. 11.8. No to w środku w aucie może być 11,8. No. Ale chodzi o to, czy akumulator ładuje. A teraz serwis się wyświetlił. Widzisz, jednak jest błąd. Jednak jest błąd. Może nie mrygo tak stale, ale wolniej to robi, ale... Ale chodzi... A ciekawe, jakbym włączyła światła, czy by nie schodziło... Jak widzisz, teraz właśnie świeci. Ale bym spróbowała włączyć światło. No. I niech sobie będzie na chwilę na światłach. I włącz jeszcze halogeny do tego. Pociągnij tu sobie. Jest na dwa razy. Tak, zrobiłam. A na roz... Ja popatrzyłam, na roz się to przednie zapalają. Dopiero na dwa razy się tylne zapalają. Na odwrót. 11,8 V pokazuje. Cały czas. No to tu będzie stałe napięcie, ale chodzi o napięcie, czy na akumulatorze jest ładowanie, bo powinno więcej ładować. A to musi Staszek sprawdzić. No to 11,8, no to dobre jest napięcie, bo niekoniecznie ci pokazuje 12 V, bo moc już na przykład światła włączone i ten. No to może być 11,8, no to nie wadzi. Ale wewnątrz auta, ale na akumulatorze o to chodzi, żeby ładowanie tam było większe niż 12 V, nie? Powinno być minimum 14 V przy ładowaniu. Jeśli jest mniej, tam poniżej 14 by pokazywało, no to czy tam 13, no to znaczy, że coś jest problem z regulatorem napięcia w takim razie.
To 11,8 V, no to tu i będzie dobrze, bo tu 12 V jest prawie, no. Bez 20, no. Bo żarówki masz do 12 V, więc to jest, jakbyś miała więcej ponad 12 V, to żarówka ci się może spolić. No. Do tego. Bo jest wymagane napięcie 12 V, nie może być więcej. No, dlatego. Tak. No, 11,8 no to tak może i bo one na przykład może działać od 6 V, żarówka może działać dobrze od 6 V do 12. Teraz zgaś światło normalnie. Światło zgasimy. Nie wiem, zgasić auto i spróbować odpalić od nowa? No. Wyciąg klucyki, zaraz ja tu. 11,8 V pokazuje. Tylko na razie. Okej, serwis jest gdzieś. No, teraz na razie się nie wyświetlają. Raz się wyświetli, raz się nie wyświetli, ale serwis cały czas świeci. Prawie jest 98 km, będzie miał 180 tysięcy. O, teraz mrygam, widzisz? Teraz wariuje. Dobre, wyłącz. Dobre. Szkoda paliwa. Kiedy będzie miał wolny tasek, to się do niego kopnie. No, trzeba tym dzwonić do niego, żeby mu susyć łeb. Przypomnieć, no. Dobra. Wyciąg. Dobra. No, teraz mi teraz wyłączyć. Bye bye. No może być wyłączony.